Rafał z Motorhome. Chodźcie, pokażę wam coś ekstra. Cześć, cześć, z tej strony znowu Rafał z Motorhome. Dziś jesteśmy dla was z kolejną nowością. Tym razem coś nie spod znaku Yamahy, ale z Hondy. No i znowu jest to wasz ulubieniec z klasy 125, jeżeli chodzi o markę Honda. Honda CBR 125 w swojej najnowszej odsłonie, czyli JC50. No a tą chwilę to jest najświeższa odsłona CBR-ki. Ten konkretny model jest z 2017 roku, czyli no totalnie najmłodsze wydanie. On jest, pierwsza rejestracja była w maju w 2017 roku, więc tutaj normalnie rok produkcji to będzie 2017. No i co? Znowu kolejny fajnie zachowany egzemplarz. To jest motocykl, który jest cały w oryginale, czyli wszystkie te elementy plastikowe, to pomarańczowe, czarne, felgi, to wszystko jest jeszcze w swoim oryginalnym lakierze. Nikt tego nigdy nie poprawiał, nie kombinował, więc no to już swoje robi. No a dwa, że raz, że jest oryginalny, a dwa, że jest fajnie zachowany. Czyli naprawdę jak całego go obejdziemy dookoła, no to wiadomo, że jakieś tam symboliczne znaki użytkowania się pojawią, no bo to jednak, no teraz zaczyna swój piąty rok, ale no naprawdę nic rażącego, no czyli ani jakiegoś dużego pęknięcia, ani żadnego jakiegoś tam zadrapania, zarysowania. Naprawdę to dobrze wygląda. Nawet ktoś wymagający będzie z niego zadowolony. I od strony technicznej naprawdę też jest fajnie. No każdy motocykl u nas trafia przed sprzedażą najpierw na serwis. Jeżeli my widzimy, że cokolwiek trzeba przy motocyklu zrobić, to po prostu my to już robimy z góry. No i serwis olejowo-filtrowy, no to jest podstawa, więc tutaj też został wykonany. Zalewamy te silniki Motulem 5100. Więc tutaj taki serwis olejowy jest wykonany. Jest też nowa świeca, to też wymieniliśmy. No i co, jakby no tyle z naszych tutaj zadań, ale jakby co, a jeszcze filtr powietrza, to też olejowo-filtrowy, no to jest też filtr powietrza. Tylna opona była praktycznie wymieniona zaraz przed przybyciem do naszego salonu, więc tylną gumę naprawdę macie nową. Klocków też jest jeszcze jakiś tam zapas, to jest w okolicach 70%. Tarcza też jest ładna, nie ma rantów, więc jest w porządku. Napęd też jest w fajnej kondycji, widać, że on był, to jest ten wzmacniany napęd, no ale tutaj nic nam nie odchodzi od zębatki, więc naprawdę kondycja jego jest fajna, on na tą chwilę jest naciągnięty tak, jak powinien być, więc to macie z głowy. No tylna opona, co prawda, przednia opona co prawda nowa nie jest, ale też jeszcze trochę tego mięsa ma. Myślę, że jeszcze ten sezon powinna prześmigać, więc no tutaj też nie powinno być problemów. No i przednie klocki są mniej więcej, no ze 40% ich zostało, więc nowe nie są, ale no na pewno też cały sezon powinny przejeździć. No chyba, że ktoś dużo będzie śmigał, no to pewnie to jest taka rzecz, którą najwcześniej przyjdzie zrobić, ale no na tą chwilę no jest jeszcze coś tam się co trzeć, więc na spokojnie. Przednie tarcze też bez rantu. Amortyzatory są ładne, nie ciekną, nic tutaj się nie poci. Chłodnica też jest w porządku, nie ma jakichś tam bananów, więc też jest ok. No i co? Do każdego motocykla naszego wystawiamy taką kompletną dokumentację do rejestracji, czyli wy po zakupie już tam się nie stresujecie, że tam trzeba zrobić jakieś badanie techniczne czy coś, nie. Tutaj już dostajecie gotową teczkę. Wasze zadanie to pójść do Wydziału Komunikacji, zarejestrować taki pojazd i ubezpieczyć i koniec. Czyli już opłaty skarbowej nie ma, recyklingu, akcyzy na tym motocykle też nie ma, więc to macie z głowy. No i z racji, że teraz jeszcze tej tablicy rejestracyjnej nie ma, no to my takie motocykle bardzo często po prostu dowozimy klientom, więc oczywiście zapraszamy do nas na miejsce, do nas do salonu, możecie sobie taki motocykl sprawdzić u nas i obejrzeć. Ale pamiętajcie, że możecie też go sobie po prostu u nas zamówić i dokonać takiego zamówienia po prostu przez telefon. Dzwonicie, mówicie, skąd jesteście i gdzie taki motocykl chcielibyście, żeby się pojawił. Ustalamy telefoniczny koszt transportu i sam koszt transportu opłacacie z góry, a dopiero po naszym przyjeździe wy sobie u siebie na miejscu motocykl sprawdzacie, testujecie, przejeżdżacie się i jak wszystko jest w porządku, no to płaci się za niego dopiero
dopiero po przyjeździe. No i ta opcja też jest możliwa zarówno po waszych godzinach u nas, czyli no możecie przyjechać do nas osobówką. Jak się wam spodoba, no to ustalamy koszt transportu i go po prostu wam dowieziemy. Do 100 km w ogóle transfer macie u nas w gratisie. Powyżej 100 oczywiście też się da, ale wtedy już za jakąś tam dodatkową opłatą. I co, zaraz go sobie odpalimy, posłuchamy. Mam przejechane 21 741 i my ten przebieg wpiszemy na fakturę, więc jest taki na pewno. Tutaj od strony technicznej naprawdę jest, będzie bez zastrzeżeń, więc zapraszamy gorąco. I pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Wtedy będziemy wiedzieć, żeby takich filmików robić dla was więcej. No i zapraszamy oczywiście do nas do Żardowa. Więc trzymajcie się w kontakcie.